Cześć, witam cię serdecznie. Chciałbym dzisiaj opowiedzieć ci o tym, w jaki sposób możesz zmotywować się do działania. Przygotowałem dla ciebie w sumie trzy filmy, ten jest pierwszy, więc jeśli interesuje cię ten temat, zapraszam. Wielu z nas tak naprawdę postrzega swoje życie, że brak im motywacji. Myślę, że ty też należysz do takich osób, skoro udało ci się trafić na ten film. Brakuje ci energii do działania, nie wiesz dlaczego tak się dzieje, że masz jakieś marzenia, ale tak naprawdę one nie stają się rzeczywistością. Po prostu jest jakaś wielka przeszkoda pomiędzy tym, w jakim miejscu chcesz się znaleźć, a w miejscu, w jakim jesteś. Te dwa miejsca nie pokrywają się ze sobą i jest po drodze coś, co blokuje cię w działaniu. Dzisiaj chcę opowiedzieć ci o tym tak naprawdę, skąd bierze się w ogóle motywacja i w jaki sposób tą motywację zacząć w sobie budować. Przede wszystkim chcę na początek rozdzielić tą motywację na zewnętrzną i wewnętrzną. Motywacja zewnętrzna może pochodzić właśnie od ludzi typu ja, możesz na jakiś przyjść webinar, możesz przeczytać książkę, czy możesz iść na jakieś szkolenie. I wtedy możesz dostać kopniaka tak zwanego motywacyjnego. Tylko przeważnie ten kopniak będzie trwał niestety krótki czas. Dlatego też stworzyliśmy właśnie program Wyzwanie 90 dni, który trwa 90 dni po to, żeby w tobie wyrobić pewne nawyki, nauczyć cię technik i strategii, jak sam się możesz motywować, a nie po prostu właśnie dać ci kopniaka tylko motywacyjnego. Więc taka jest tutaj różnica. Natomiast motywacja wewnętrzna, jeśli nauczysz ją sobie w sobie wyrabiać, dowiesz się, jak się to robi, poznasz techniki i strategię, jak to się robi, wtedy nie będą ci potrzebne żadne zewnętrzne czynniki, nie będziesz potrzebować żadnych innych osób, żeby cię motywowały. Po prostu sam czy sama będziesz doskonale wiedzieć, w jakim miejscu chcesz się znaleźć w życiu i będziesz zmierzać automatycznie do tego miejsca. Wystarczy tylko nauczyć swój umysł po prostu, w którą stronę on ma iść. Problem jest w tym właśnie, że większość ludzi tak naprawdę no, nie tylko nie pokazuje swojemu umysłowi, gdzie mają się znaleźć, ale wręcz nie wie sama, gdzie chcą dojść. Nie? I dzisiaj chcę ci właśnie o tym powiedzieć. W jaki sposób tak naprawdę wyrobić w sobie tą motywację automatyczną wewnętrzną, jaka jest w ogóle idea tego. Tak naprawdę mogą być też, jeszcze zanim do tego przejdziemy i zanim ci o tym powiem, chcę ci też powiedzieć, że motywacja może być oczywiście negatywna albo pozytywna, czyli może wynikać z tego, że na przykład pracujesz ciężej, bo masz długi, to jest wtedy motywacja negatywna, albo pracujesz ciężej, bo na przykład chcesz mieć lepszą przyszłość, chcesz kupić sobie mieszkanie czy samochód. Więc to jest drugi typ znowu, negatywna i pozytywna. No i jaka jest różnica między tą negatywną a pozytywną? Przede wszystkim negatywna mija, jeśli ustanie problem, który ją wywołał. Czyli jeśli już spłacisz te długi, no to przestaniesz wtedy ciężko pracować, no bo już wtedy nie potrzebujesz więcej zarabiać. Chyba że udało ci się faktycznie już tak rozkręcić i wystrzelić w górę, że z rozpędu po prostu polecisz dalej. Ale też przeważnie wtedy, jeśli nie masz tej pozytywnej motywacji, no to po co się męczyć, skoro nie trzeba, nie? Natomiast pozytywna motywacja trwa cały czas w tobie. Ona będzie, jeśli osiągniesz po kolei jakieś swoje cele, dalej będzie stawiać ci nowe i właśnie będziesz na rozpędzie cały czas jechać sobie do góry. Więc najlepsza jest oczywiście motywacja pozytywna i wewnętrzna, nie? Czyli motywacja, która wynika z ciebie i nie jest dlatego robiona, że po prostu coś przykrego ci się w życiu zdarzy i musisz sobie z tym poradzić, tylko dlatego, że chcesz coś osiągnąć niesamowitego. Niestety tak jest w rzeczywistości, że większość ludzi właśnie w swoim życiu jedyną motywacją, którą spotykają, to jest motywacja zewnętrzna, negatywna. Czyli właśnie wynikająca z tego, że mają jakieś długi, nie? Czyli wynika z zewnątrz i jest negatywna. Z tego na przykład, że już lekarz im powiedział, że jeśli nie schudną, no to trafią wkrótce do szpitala z zawałem i wtedy dopiero zaczynają chudnąć, albo że jak nie rzucą fajek, to dostaną raka i umrą. Więc wtedy ta motywacja wynika z zewnątrz i jest negatywna, nie? Natomiast ja chcę dzisiaj właśnie ci powiedzieć o tym, no w jaki sposób można zacząć budować sobie tą pozytywną wewnętrzną motywację. Jak to działa, jak wygląda cały proces? Przede wszystkim trzeba mieć wizję. Musisz dowiedzieć się, czego chcesz. Wszystko zaczyna się w twojej głowie i rodzi się z jakiejś wizji. Nie mówię tu o wizjach takich, które mają astrolodzy czy tam jacyś inni ludzie, tylko mówię tu o wizji po prostu takiej, która sprawia, że widzisz przed swoimi oczyma to, co ma się zdarzyć w twoim życiu. No bez tego nie ma szans na jakąkolwiek motywację wewnętrzną. Jeśli ty nie zobaczysz czegoś, to nigdy nie może tego też zobaczyć. To jest tak, jak kiedyś ktoś powiedział o Walcie Disneyu. Walt Disney, jak wiesz, został zamrożony, nie? Z powodu tam, nie pamiętam już jakiej choroby. No przed tym jeszcze, jak powstały te wszystkie wspaniałe filmy, przed tym, jak zrobili Gwiezdne Wojny, siódemkę, to już o tym nie będę dyskutował. Ale no, mnóstwo filmów powstało niesamowitych. I ktoś kiedyś powiedział, szkoda, że Walt Disney sam nie może tego zobaczyć. A uzyskał taką odpowiedź: on to już zobaczył, dlatego ty to teraz możesz widzieć.
Bo on to widział. On widział, jak zakładał tą firmę, on widział, jak zaczynał robić te pierwsze kreskówki i tak dalej. On widział, w którą stronę zmierza. Właśnie ludzie wizjonerzy, którzy potrafią wyobrazić sobie tak naprawdę, jak chcą, żeby ich życie wyglądało, czy jak chcą, żeby dany projekt, który zaczynają, wyglądał w przyszłości, to są ludzie, którzy osiągają spektakularne sukcesy i mają jakiś wpływ na świat. I nieważne, czy to jest świat, jako cały glob, że będziesz mieć wpływ na ludzkość. Nieważne, że będziesz mieć wpływ na całą ludzkość i wpłyniesz na jakiś świat, bo coś rewolucyjnego zrobisz, czy po prostu wpłyniesz na świat swój i swojej rodziny dookoła, czyli na przykład na świat swoich dzieci, żony czy męża. Ważne jest to, że tak naprawdę bez tego, bez bycia wizjonerem, no ciężko jest cokolwiek osiągnąć w życiu, no może to być przypadkiem, coś się może zdarzyć, no ale przypadkiem to możesz w lotto wygrać albo wpaść pod samochód, więc tutaj jeśli chcesz swoje życie oddawać przypadkowi, to źle trafiłeś, to nie ten kanał. Tutaj uczymy się właśnie, jak swoim życiem zarządzać, jak przejąć nad nim kontrolę, jak poczuć moc i jak zacząć działać, więc dzisiaj chcę Ci pokazać kilka przykładów takich, w jaki sposób właśnie możesz wyrobić w sobie tą motywację wewnętrzną. Tak naprawdę, żeby wyrobić w sobie tą motywację wewnętrzną i zacząć ją budować, wykonać pierwszy krok, wystarczy, że zapiszesz się do programu Wyzwanie 90 dni i zrobisz drugi dzień. To zabrzmi jak reklama, natomiast reklamą to nie jest, bo pierwsze 3 dni wyzwania są całkowicie za darmo i właśnie w drugim dniu dajemy Ci z Jankiem niesamowite narzędzie, które pozwoli Ci odkryć, czego tak naprawdę chcesz. Bo jeśli Ty uświadomisz sobie, jaka jest Twoja wizja? Właśnie to ćwiczenie przede wszystkim polega na tym, na zbudowaniu sobie pewnej wizji, jak chcesz, żeby wyglądała Twoja przyszłość. I jeśli Ty będziesz wiedzieć na przykład, jak się będziesz czuł, na przykład mając idealną żonę albo idealnego męża, jeśli będziesz wiedzieć i mieć zakodowane w swojej głowie, jak się będziesz czuć, jeśli rozkręcisz swój biznes, jak się będziesz czuć, kiedy zbudujesz wspaniałe ciało, jak się będziesz czuć na przykład, jeśli wydasz swoją książkę i napiszesz swoją pierwszą książkę, jak się będziesz czuć na przykład, mieszkając na tropikalnej wyspie nad oceanem. Jeśli poczujesz to faktycznie, a właśnie to ćwiczenie w drugim dniu wyzwania jest tak skonstruowane, że pozwala Ci to poczuć, to Twój umysł zakoduje sobie wtedy w środku, że o, to jest dobre i to jest tak dobre, że ja to chcę osiągnąć. I wtedy zaczyna budować się wewnętrzna motywacja. I to motywacja pozytywna. Bo tak jak mówię, chcę Ci na koniec podam Ci jeszcze 3 zasady właśnie, którymi należy się kierować przy budowaniu wizji, natomiast Twój umysł wtedy zacznie być tak naprawdę zaprogramowany. To jest jak komputer. Twój umysł to jest jak, wyobraź sobie, najsilniejszy komputer, jaki istnieje na Ziemi za 100 lat, bo to jest po prostu coś niesamowitego. Nie udało się jeszcze naukowcom zbudować czegoś lepszego niż ludzki mózg. Nawet dojść do poziomu skomplikowania i tego, w jaki sposób ten mózg funkcjonuje. Dalej nie wiedzą, nie mają pojęcia. Więc to jest super komputer, który no, jeszcze nie powstał na Ziemi. I jeśli Ty masz ten superkomputer, ale nie umiesz go programować, no to jest po prostu kawał mięcha w Twojej głowie tak naprawdę. To jest jak narząd, który jest całkowicie sparaliżowany. Nie ma żadnego sensu w ogóle go używać, nie możesz wykorzystać jego potencjału. Natomiast jeśli nauczysz się, w jaki sposób go zaprogramować swój umysł po to, żeby właśnie zmierzał do Twoich celów, pokażesz mu za pomocą właśnie pewnej wizji, gdzie on może się znaleźć, jakie będą temu towarzyszyć emocje, odczucia i wyjątkowo to uwarunkujesz w swojej głowie, czyli mocno, tak bardzo ta wizja zacznie być tworzona, że twój umysł dla niego stanie się obsesją, no to wtedy zobaczysz, że faktycznie motywacja sama będzie wynikać wewnętrznie z ciebie. I na koniec chcę Ci podać właśnie 3 reguły, którymi należy się kierować przy budowaniu wizji. Pierwsza reguła jest taka, że Twoja wizja zawsze powinna być pozytywna. Czyli nie powinna być to wizja, od której uciekasz. Nie powinno być to, że rzucasz fajki, tylko na przykład, że jesteś niepalącą osobą. Nie powinno być to na przykład, że nie chcesz być gruby, tylko powinno być to, że jesteś chudą osobą. Nie powinno to być uciekanie od czegoś. Wizja powinna zawsze być czymś pozytywnym, czymś, co się przydarzy w Twoim życiu, ponieważ tak jak Ci powiedziałem, dla Twojego umysłu bardzo ważne są emocje i obrazy, które kojarzą się z daną wizją, więc jeśli ona jest negatywna, no to automatycznie te emocje wpłyną źle na podświadomość i będziesz miał jakiś wewnętrzny konflikt, który tam będzie się pojawiał. To jest pierwsza zasada. Druga zasada jest taka, że Twoja wizja musi być wielka. To nie może być coś na zasadzie, o, jak schudnę kilogram, to już się będę tak zajebiście czuć. No to nie zadziała niestety na Twój organizm. Na Twój organizm zadziała, jak zobaczysz swoje ciało, które jest doskonale zbudowane na przykład, doskonałe uczucie lekkości, niesamowicie jak się możesz poruszać, jakie masz możliwości, jakie sporty możesz uprawiać, jak inni ludzie Cię postrzegają, jak patrzą na siebie, jak sam na siebie czy sama na siebie patrzysz w lustrze, dopiero wtedy tak naprawdę to jest motywacja. Nie będzie motywacją dla Ciebie na przykład to, żeby
zarobić 500 zł czy 1000 zł. To jest słaba motywacja, no chyba, że jesteś nastolatkiem i to jest twoich 1000 kieszonkowych, nie? Natomiast nie będzie to motywacją. Motywacją będzie to, kiedy faktycznie na przykład poczujesz, że masz wolność finansową, poczujesz, że pieniądze już więcej nie stanowią dla ciebie problemu, że nie są czymś, co nad czym musisz się skupiać cały czas, tylko po prostu są w twoim życiu. No tak jak jest woda i nie zastanawiasz się teraz, skąd weźmiesz więcej wody, nie zastanawiasz się, jak bierzesz łyka, czy ci tej wody starczy do jutra. Nie zastanawiasz się, czy ile jeszcze musisz pracować, żeby mieć tej wody wystarczająco dużo, tylko ona po prostu jest. No idzie się do sklepu, się ją kupuje i raczej każdego stać, żeby sobie wodę kupić, nie? Aczkolwiek woda jest w niektórych krajach droższa niż benzyna. Tak jest, możesz sprawdzić w Szwecji i w różnych tam krajach zachodnich, tak samo woda na stacji benzynowej więcej kosztuje niż litr benzyny, nie? No to jest absurd. Na szczęście tutaj u nas w Tajlandii jest po prostu tania jak woda, więc nie ma z tym problemu. Więc tak jak mówię, twoja wizja powinna być wielka, powinna być ogromna, powinna być taka, żeby cię przerastała, przerażała, żeby cię ekscytowała. To jest najważniejsze uczucie, które towarzyszy tak naprawdę, jeśli zobaczysz coś i się podekscytujesz, poczujesz w sobie tą energię, to faktycznie trochę taki strach, ale tak naprawdę podekscytowanie, jak na pierwszej randce, nie? Na pierwszej randce tak jest, że jesteś niby, wiesz, zwłaszcza jak to jest jakaś fajna dziewczyna czy fajny chłopak i wydaje się okej osobą, to z jednej strony masz taki strach, bo nie wiesz, jak się zachowasz, nie? Nie wiesz, czy ci się uda, nie wiesz, czy się spodobasz, ale z drugiej strony podekscytowanie, a co jak się uda? Kurczę, ale fajna osoba, chcę ją poznać. Ciekawe, jakie ona kryje tajemnice, nie? Więc w ten sposób właśnie musisz budować swoją wizję jak pierwszą randkę. Czyli po prostu, żeby to było pomieszanie ekscytacji niesamowitej, tego co osiągniesz, z lekkim strachem. Z lekkim strachem, bo jego też można wykorzystać jako coś pozytywnego. No i trzecia zasada, twoja wizja musi być w zgodzie z tobą i z twoimi wartościami. I tutaj może się pojawić pewien problem. Tego też uczymy właśnie w wyzwaniu 90 dni, w jaki sposób sobie z nim radzić, bo może się pojawić problem, który się nazywa twoje konflikty wewnętrzne. Jeśli ty masz przekonania na zasadzie, że związki na przykład oznaczają cierpienie, bo twoich ostatnich trzech partnerów czy partnerki cię zranili, nie? I zrobili ci coś przykrego i twój umysł automatycznie już nie chce więcej tego przeżyć, więc będzie sabotował każdy związek, w który wejdziesz po to tylko, żeby już więcej nie być skrzywdzonym, ale z drugiej strony na przykład masz wizję wspaniałego małżeństwa, związku, rodziny, i tak dalej, no to jest pewien konflikt w twojej głowie, który powoduje, że jesteś osobą nieszczęśliwą, bo z jednej strony czegoś chcesz, z drugiej strony czegoś nie chcesz, no i trzeba się nauczyć, jak to pogodzić, jak to tak poustawiać, żeby te rzeczy tak naprawdę pogodziły się razem i zmierzały w jednym kierunku. Więc tak jak mówię, wizja musi być w zgodzie tak samo z twoimi wartościami. Jeśli cię ciekawi więcej, to będą jeszcze dwa filmy na ten temat. Możesz je znaleźć sobie na playlistach u nas, możesz znaleźć je na naszym kanale, albo po prostu w wyszukiwarce wpisać ten tytuł z numerkiem 2 i 3. Natomiast ja już się z tobą na dzisiaj żegnam. Mam nadzieję, że trochę się nauczyłeś czy nauczyłaś o wizji z tego filmu. Jeśli tak, daj łapkę w górę na YouTubie, udostępnij ten film swoim znajomym, skomentuj, subskrybuj nasz kanał, no i dołącz do wyzwania, wyzwanie 90 dni.pl, dołącz do naszego Dream Teamu tam. Zachęcam cię gorąco. No a z mojej strony miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć!